Cześć, witamy w kolejnym odcinku na naszym kanale. I w dzisiejszym odcinku będziemy zamawiać sobie jedzonko od marki Uszatkowe Rady. Zanim zaczniemy, upewnij się, że zasubskrybowałeś nasz kanał. Zanim do tego dojdziemy, musimy nakarmić te głodomory, bo już się próbują tutaj do pudełka dostać. Dzisiaj głodomory jeszcze bez śniadania, więc musimy to koniecznie zmienić. Wszystko, co dzisiaj użyjemy sobie do komponowania mieszanki śniadanka moich uszaków, jest od marki Uszatkowe Rady. Na te i wiele, wiele innych produktów marki Uszatkowe Rady możecie dostać rabat z kodem wyświetlonym na ekranie, więc mega polecamy. Standardowo, jak zawsze, najpierw do miseczek nałożymy troszkę mieszanki Uszatkowe Pyszności. To stanowi taką, powiedzmy, bazę. Oczywiście, jak zwykle, starałam się tutaj za bardzo nie nakruszyć tymi ziołami, ale jeżeli macie króliki, to na pewno wiecie, że tak się nie da. No i następnie sobie dodamy troszkę ziela marchwi. To mega ładnie pachnie, tak faktycznie jakby było świeże po prostu, ale tutaj też tak nie za dużo, bo wiadomo, można podawać jakby samą tą mieszankę, tą co przed chwilą im tutaj wsypywałam, ale ja im tak troszkę jeszcze urozmaicam, ale generalnie to nie jest już konieczne, bo jakby sama mieszanka sama w sobie jest wystarczająco już zbilansowana i zawiera wszystko, co króliczek powinien do swojego organizmu dostarczyć. Minimalnie dodatkowo tak na smaka dosłownie mniszka lekarskiego. Chociaż troszunie, żeby miały po prostu wszystkiego. Nasiona dyni. Ostropest, też na smaczek. Troszeczkę. Taki miks kwiatów, też troszeczkę kwiatków uszaczkom damy, bo one bardzo, bardzo lubią. Ale generalnie Wam powiem, że uszaki to są wszystkożerne. Znaczy, no są roślinożerne, ale jakby z tych rzeczy, co mogą, to w sumie mogą wszystko. Z tych rzeczy, co mogą, to lubią wszystko. O, widzisz, Dominika, czyli jednak się da. I jeszcze z takich bardziej już przekąsek suszonych dam im troszkę właśnie pasternaku. Zobaczcie w ogóle, jakie to są piękne, duże, suszone kawałki. To jest cud. No i tak już wygląda gotowe śniadanko Bubu i Nunu. Zobaczymy, czy im wszystko będzie smakować. To raczej nie może nie smakować. A, no i jeszcze zapomniałam, dodam im tak po jednej takiej większej gałązce porzeczki, bo generalnie ostatnio uszaki się trochę rozbestwiły i co nieco mi podgryzają, jakieś tam koce, łóżko i w ogóle, i po prostu zazwyczaj jak im dam taką gałązkę, to one już w wolnej chwili sobie będą ją przegryzać, no i szansa na jakieś tam poważniejsze zniszczenia w moim pokoju po prostu się zmniejsza. Bubu, Nunu, chodźcie, jedzonko. Oj, poczekaj, wezmę ci tylko tą podusię, Nunuś. Proszę, Bubu, tu jest twoja porcja. O, pierwszy raz każdy poszedł do swojej miski. Musimy się cieszyć z takich małych sukcesów. A nie, jednak Bubu wyżera Nunusiowi, więc standardzik. I teraz szybkie ASMR. Okej, uszaczki sobie wcinają, więc myślę, że możemy zacząć zamawianie jedzonka. Oczywiście jedzonko dla uszaków będziemy zamawiać ze stronki Uszatkowe Rady, do której oczywiście linka macie w opisie filmu. Okej, i jesteśmy już sobie na stronce, tak jak widzicie, bo udostępniam Wam oczywiście ekran, żebyście mieli podgląd, co tam sobie do koszyczka wkładam. I zaczniemy generalnie od takiego basicu, który oczywiście w każdej króliczej spiżarni musi być, czyli oczywiście, ojejku, uciekło mi. Jestem ogólnie niezdara, jeżeli chodzi o takie techniczne, komputerowe sprawy, więc no musicie mi to wybaczyć. I zaczynamy oczywiście od sianka, bo sianka nigdy nie za wiele. I tutaj na stronie Uszatkowe Rady macie dosyć spory wybór sianka, nie tylko marki Uszatkowe Rady, ale też innego, więc jeżeli akurat Wasz królik jest niejadkiem, to sianko dla królików niejadków też tutaj na tej stronie znajdziecie spokojnie. Ale my oczywiście będziemy zamawiać typowo, Bubu mi chce na laptopa wejść, sianko marki Uszatkowe Rady, bo mamy je przetestowane, uszaczkom bardzo smakuje, pięknie pachnie i no po prostu nie ma co tutaj kombinować i teraz im siana zmieniać, bo to nam się bardzo oczywiście sprawdza. I na pewno zamówimy jedną paczuchę sianka 1 kg, takiego po prostu zwykłego, naturalnego sianka. I właśnie dodałam do koszyka. Fajne są tutaj też opcje sian z różnymi dodatkami, na przykład tutaj sianko nagietkowe, tutaj jest naturalne, tutaj sianko warzywne z topinamburem,
No tutaj już Factory Herbs też z różnymi dodatkami, więc fajnie, bo to też króliczka trochę, powiedzmy tak, zachęca do jedzenia sianka, zwłaszcza jeżeli akurat królik nie jest jakimś super fanem tego sianka. Więc sianko nagietkowe wkładamy na pewno do koszyka i myślę, że może siano warzywne, chociaż no, sianko warzywne wkładamy do koszyka i myślę, że sianko z topinamburem również. Wypróbujemy sobie wszystkie, bo akurat tych sianek z... Oj! Sianek z dodatkami, można powiedzieć, nie próbowaliśmy, więc sobie to wypróbujemy. Okej, okay, i następnie wybierzemy coś sobie z takich gotowych mieszanek, które właśnie stanowią fajną bazę, albo po prostu jako już taka gotowa, gotowy posiłek dla królika. I my już sobie testowaliśmy uszatkowe pyszności, tą mieszankę codzienną, mieszankę na trawienie też testowaliśmy. Na odporność też chyba tak. I odżywczą teraz testowaliśmy i jakby wszystkie nam się mega sprawdziły. Ogólnie jeszcze mamy trochę tej mieszanki codziennej, więc myślę, że tego teraz nie będziemy zamawiać, bo po prostu nie ma sensu też, żeby to leżało nie wiadomo jak długo, ale na pewno tutaj tą odżywczą weźmiemy. Tak jak mówiłam, jejku, Nunu chyba mi zjada łóżko. A nie, to Bubu! Wracając, weźmiemy sobie z tych mieszanek na pewno, nie wiem teraz czy włożyłam czy nie. Tak, mieszankę odżywczą już włożyłam do koszyka i na odporność również weźmiemy. Super się sprawdzają te mieszanki, więc dlaczego by nie zamówić ponownie? Teraz jesteśmy w zakładce zioła dla królika i tutaj również są mieszanki wrzucone, ale chciałam im tak dobrać coś jeszcze po prostu osobno. I chciałam im dobrać tak, na pewno liścia truskaweczki do koszyczka. Wypróbujemy też sobie miętę od uszatkowych rad, bo mięty też akurat uszaki nie jadły. Na pewno będzie pyszna, no bo wiadomo jak wszystkie te mieszanki, te ziółka, ale no przecież można sobie tutaj super spróbować. O, i spróbujemy też pokrzywę. Tutaj są paczuszki po 100 gramów i myślę, że to w zupełności nam starczy. Wypróbujemy też koniczynkę. Dobra. Zobaczymy, co mają na drugiej stronie. Ziele topinamburu z kwiatem. No dobra, spróbujemy. Weźmiemy sobie jeszcze też lucernę. Dodane. No teraz się nagrywa. Ale wytnę, spoko. Nie, może być z ziółek weźmiemy sobie jeszcze jeżówkę purpurową. Ja właśnie bardzo dbam o to, żeby uszaki miały urozmaiconą tą dietę i żeby jadły po prostu różne rodzaje ziół. Jesteśmy jakby otwarci na wszystkie rodzaje ziół, które są dostępne. I weźmiemy sobie jeszcze młody jęczmień, może? Tak kurde, się zastanawiam. O, liście jabłoni. Tego chyba nie jadły. Jak ja mówię, trzeba wychodzić ze swojej strefy komfortu i zamawiać różne rzeczy. I teraz jesteśmy na zakładce kwiaty, na stronce uszatkowe rady. I weźmiemy sobie z kwiatków kwiat hibiskusa. Dodane, jakie to wszystko jest proste. Wszystko jest bardzo proste, tak się dodaje, 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 a potem się patrzy na sumę w koszyku i jest lekkie zdziwko, zwłaszcza jak jest się studentem. Z gałązek tym razem weźmiemy sobie, myślę, że gałązki lipy, bo póki co uszaki moje jadły gałązki jabłoni, gruszy, bardziej takich drzew, a lipy nie próbowały, więc najwyższy na to czas. Mamy też końcówkę granulatu, więc kupimy sobie jakiś i pomyślałam, że ostatnio mieliśmy bifara, więc teraz możemy spróbować Verselelaga. U nas akurat granulat to jest taki typowy dodatek, wręcz bym powiedziała przysmak, więc tutaj nie wiem ile ta paczucha ma gram, pół kilo, no to tutaj zdecydowanie jakby starczy i sobie teraz właśnie wzięliśmy Verselelagę.
Jeżeli chodzi o przysmaczki, to tutaj weźmiemy sobie taką delicję, tak jest to tutaj zatytułowane. I to jest już produkt od Hamsteak, bo właśnie na stronie Uszatkowe Rady nie znajdziecie jedynie produktów marki Uszatkowe Rady, ale też inne, jako takie dopełnienie tego sklepu internetowego. I myślę, że weźmiemy sobie tą delicję z skrzypem i owocem maliny. Spróbujemy coś takiego, bo, znaczy uszaki spróbują, chociaż często mnie kusi, żeby coś im podjeść, bo to jest takie, dobrze to wygląda. I z przysmaczków weźmiemy jeszcze takie chrupkie piłeczki, też myślę, że fajne, bo nie dosyć, że sobie to mogą zjeść, to mogą się też jakoś tym, powiedzmy, pobawić. Weźmiemy też sobie liofilizowaną aronię i z liofilizowanych produktów dorzucimy sobie też liofilizowaną żurawinkę, bo to też fajna, myślę, opcja, którą znajdziecie właśnie w sklepie Uszatkowe Rady. Dorzucimy jeszcze uszaczkom korzeń mniszka lekarskiego i dorzucimy jeszcze również, znowu mi uciekło, no mówię, no ja jestem nieogarnięta, jeżeli chodzi o komputerowe sprawy. Dorzucimy jeszcze korzeń buraczka, bo to też fajnie sprawdza się właśnie, żeby im ukrywać w tych wszystkich ich zabawkach takich no myślowych. Chyba tak to można ująć. I wiecie co, kochani, jeszcze tak pomyślałam, że dodamy jedno naturalne sianko, gdyż po prostu to nie ma sensu już w ogóle dawać moim uszakom innego sianka, bo one bardzo w tym zasmakowały. I to też się przekłada jakby na to, że dużo mniej tego siana ląduje w kuwecie. One nie wygrzebują jakoś tak szukając tego jedynego dobrego źdźbła, tylko naprawdę zjadają to sianko, ono się też nie marnuje i no jakby jest znacznie lepsze od tych, które kupowaliśmy dotychczas, więc tutaj jeszcze jedno sianko zamówiłam i to już tyle na dzisiaj. Dziękujemy bardzo, kochani, za oglądanie i jeżeli film Wam się podobał, zachęcamy oczywiście do zostawienia lajka. Wpadajcie oczywiście na nasze pozostałe social media, linki macie w opisie filmu. Link do sklepu Uszatkowe Rady wraz z napisanym kodem rabatowym także znajduje się w opisie. My się już z Wami żegnamy. Cześć!